Nadmiar kortyzolu wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat. 4 minuty. Kortyzol to ważny hormon w naszym organizmie w sytuacjach stresowych. Daje nam energię niezbędna do stawienia im czoła. Jednak nadmiar kortyzolu może zaszkodzić organizmowi. Nadmiar kortyzolu wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat. Czy wiesz, czym jest nadmiar kortyzolu? Nasi przodkowie wykorzystywali ten wzrost hormonu, aby uciekać przed niebezpieczeństwem ze strony dzikich zwierząt, ale obecnie funkcje i rola stresu uległy zmianie. Kortyzol to hormon wytwarzany i wydzielany przez gruczole znajdujące się nad każda nerka, zwane nadnerczami. Kiedy organizm potrzebuje więcej energii do wykonywania określonych zadań w sytuacjach stresowych, mózg wysyła sygnał do tych gruczolów, Powoduje uwalnianie kortyzolu. Wszyscy mamy określony poziom kortyzolu we krwi, który zależy od sytuacji, w jakich się znajdujemy. Jednak nadmiar kortyzolu może powodować szkodliwe problemy zdrowotne. Co powoduje nadmiar kortyzolu w organizmie? Kortyzol jest hormonem stresu. Kiedy przechodzimy przez stresującą sytuację, Taka jak długotrwały post lub ucieczka przed niebezpieczeństwem. Dochodzi o wydzielania tego hormonu. Kortyzol to hormon hiperglikemiczny, czyli taki, który nakazuje organizmowi produkcję i uwalnianie glukozy. Znajdujący się we krwi cukier może być dzięki temu wykorzystany przez tkanki do produkcji energii, której potrzebuje w stresie. Ostatecznym celem kortyzolu jest dostarczenie organizmowi większej ilości energii. Ponadto kortyzol odgrywa rolę w równowadze soli i wody w organizmie, a także w kontroli cisnienia krwi. Na poziomie mózgu hormon ten reguluje również cykl snu i czuwania, ponieważ w stresującej sytuacji musimy zachować czujność, aby działać szybko i trzezwo. Z drugiej strony wspomaga też procesy pamięci i koncentracji. Nadmiar kortyzolu powstaje pod wpływem stresu. Kortyzol jest hormonem stresu i jego stezenie się z wiek zza, gdy przechodzimy przez trudne sytuacje. Możesz być zainteresowany również z tym tematem piec naturalnych środków na uspokojenie nerwów i dobry sen. Co się dzieje, jeśli mam nadmiar kortyzolu? Długotrwały post czy ucieczka przed zwierzęciem, które może nas skrzywdzić, nie jest już problemem w naszych czasach. Pojawiły się jednak nowe rodzaje stresu. Bardziej psychologiczne, na przykład w pracy lub w szkole. Mózg nie rozróżnia tych typów stresu i działa tak samo we wszystkich sytuacjach, aktywując kortyzol. Jednak efekty, które kortyzol wywoływał w dawniejszych czasach w celu naladowania ciała energia, nie są już tak pozadane w sytuacji stresu psychologicznego. Kortyzol laduje do naszej krwi glukozę i nadmiernie mobilizuje tłuszcze i bialka. Poza tym hamuje produkcję insuliny, która jest hormonem odpowiedzialnym za wprowadzanie glukozy z krwi do komórek. Podwyższony poziom glukozy we krwi i insulinooporność mogą prowadzić do cukrzycy i chorób układu krążenia. Z drugiej strony tłuszcze odkładające się w jamie brzusznej sprzyjają otyłości. Widzimy zatem, jak nadmiar kortyzolu wpływa na rozwój współczesnych chorób cywilizacyjnych. Przyczyny nadmiaru kortyzolu Poza stresem. Nie tylko stres wytwarza nadmiar kortyzolu, istnieją choroby, które pobudzają nadnercza do nadmiernego wydzielania tego hormonu, takie jak zespół Cushinga. Mózg przekazuje do nadnerczy polecenie uwolnienia kortyzolu, czasami z powodu istnienia guza mózgu. Nadczynność nadnerczy. Nadnercza działają bardziej intensywnie niż powinny. Na skutek zewnętrznej stymulacji lub wewnętrznych mechanizmów komórkowych ektopowa synteza ACTH, ACTH to sygnał, aby nasz mózg aktywował produkcję i uwalnianie kortyzolu w nadnerczach. Pewne rodzaje guzów, takie jak niektóre nowotwory płuc, mogą syntetyzować i wydzielać te substancje. Jatrogenny zespół Cushinga Zwiększenie stezenia kortyzolu może być spowodowane przewlekłym przyjmowaniem farmakologicznych kortykosteroidów.